Witajcie. Czas na 60. odcinek Zerychty na Solo. Kontynuujemy podróż samochodem, tym razem droga powrotna do domu. I czas na Oklahoma City Thunder, drużynę, która o dziwo stała się nowym domem na dłużej dla Paula George'a, o czym niedługo będę mówił. Natomiast oczywiście Thunder, drużyna niespełnionych nadziei, drużyna, która miała wszystko, żeby zdobyć mistrzostwo, ale gdzieś to wszystko zaczęło się rozchodzić, bo jeżeli sobie dobrze przypomnicie, to jeszcze dobrych kilka lat temu mieliśmy w tej drużynie trzech, w tej chwili już nagrodzonych graczy tytułem MVP, czyli Kevin Durant, Russell Westbrook i James Harden. Durant już ma dwa mistrzostwa, określone dwoma tytułami MVP finału w erwach Golden State Warriors, natomiast jakby nie patrzeć, plan do końca się nie zrealizował taki, jak od początku miał być. Niewiele brakowało, bo raz Thunder byli w finale, jeszcze wtedy z Hardenem, raz otarli się o finał, kiedy prowadzili już 3-1 z Golden State Warriors, by ostatecznie przegrać 4-3. No i to był ten moment, w którym z gry dla nich zrezygnował Kevin Durant. No i jednym z ludzi, którzy zostali za to obwinieni, jest trener Oklahoma City Thunder, czyli Billy Donovan. Bo to on także był wśród tych, którzy podejmowali wtedy złe decyzje w tych finałach konferencji. No i tak trochę trudno mi mimo wszystko po tylu sezonach ocenić Donovana, natomiast mam wrażenie, że jest trochę zakładnikiem posiadania w swojej drużynie Russella Westbrooka. Bo nie ma co ukrywać, Westbrook jest fenomenalnym koszykarzem, jest naprawdę gościem trudnym do zatrzymania, zawodnikiem, który potrafi sam wygrywać mecze, ale jednocześnie też graczem, który sprawia, że drużyna jest dosyć łatwa do rozszyfrowania, co pokazały chociażby ostatnie playoffy. Przegrane dosyć gładko z Utah Jazz 4-2. No i gdzieś tego Donovana trzeba by na pewno chcieć za coś pochwalić, tak? Bo on przyczynił się bardzo do rozwoju chociażby takiego Stevena Adamsa. Domyślam się, że jego rola była także znacząca w tym, że w drużynie został Paul George. Natomiast wydaje się, że ta dominacja, która została narzucona przez Russella Westbrooka, jest zła dla drużyny. Że jest dobra na tyle, żeby wchodzić do playoffów, ale zła też do tego stopnia, żeby nic poza pierwszą rundą w nich nie ugrywać, bo odkąd odszedł Kevin Durant, to pierwsza runda to jest szczyt marzeń i możliwości Oklahoma City Thunder. I na pewno poniekąd za to też jest odpowiedzialny właśnie trener Billy Donovan. Ja sam nie pałam do niego jakąś wielką sympatią. Zresztą wyniki mówią same za siebie, tak? W poprzednim sezonie miał kim grać, bo miał Paula George'a obok Westbrooka, miał Carmela Antonego i nie potrafił z tego zbudować fajnej drużyny. Zbudował drużynę niezłą, bo zarówno pod względem efektywności w ataku, jak i w obronie była to drużyna na 10. miejscu. Natomiast wciąż to jest za mało, tak? Ambicje w Oklahoma City są ogromne, co pokazuje chociażby, jak wiele pieniędzy zostało wydanych na tą drużynę, tak? Oni już zdecydowanie będą przekraczać próg salary cap właśnie dzięki maksymalnym kontraktom Westbrooka, Paula George'a, wysokiemu kontraktowi Stevena Adamsa. No i trzeba tych zawodników oczywiście jakoś obudować innymi umowami, a chociażby teraz ściągnięty został dosyć wysoki kontrakt Dennisa Schrödera. Więc trochę szkoda, że dopiero teraz władze klubu zdecydowały się, żeby przepłacać, tak, żeby płacić zdecydowanie powyżej progu salary cap, a nie wtedy, kiedy drużyna rzeczywiście była na szczycie i mogła walczyć o mistrzostwo ligi. Także no to trochę szkoda. Natomiast to nie zmienia faktu, że moja ocena Donovana to jest tylko i wyłącznie trójka. Jedna z niższych w lidze. No, być może się mylę. Być może przemawia przeze mnie zbyt duża negacja tego, co robi Russell Westbrook. Natomiast no niestety, trener jest od tego, żeby wyciągać ze swoich zawodników to, co najlepsze. A czasami nawet temperować zapędę niektórych z nich. To właśnie chociażby zrobił swojego czasu Phil Jackson, zabraniając Jordanowi oddawania aż tylu rzutów, tak? Bo pamiętamy, że w pierwszym sezonie mistrzowskim nagle Jordan w finałach NBA miał 10 asyst średnio na spotkanie i tylko ledwo powyżej 30 punktów. Także można. Więc trzeba po prostu spróbować znaleźć drogę do takiego człowieka jak Russell Westbrook. Być może Billy Donovan nie jest odpowiednim człowiekiem na tym miejscu i potrzeba jest zmiana, znalezienie kogoś, kto by się w tym odnalazł i byłby w stanie do Westbrooka trafić. Okej,
Drugi segment, czyli obwodowi, no to wiadomo, od kogo zaczynamy. Russell Westbrook to najważniejszy zawodnik na obwodzie, ale też zawodnik, którego będzie brakowało być może w pierwszych meczach sezonu zasadniczego. To jeszcze jest, w tej chwili się waży tak naprawdę ta decyzja, czy Westbrook wystąpi od meczu numer 1, czy też nie. On dopiero zaczął trenować na większych obrotach, chociaż jeszcze nie uczestniczył w treningach 5 na 5 z drużyną. Natomiast mówi się, że szanse są na to, żeby wystąpił już w meczu numer 1. I oczywiście lepiej z Westbrookiem niż bez Westbrooka, szczególnie, że no, Dennis Schroeder, który będzie jego zmiennikiem, wcale jakoś specjalnie gwarantem zwycięstw nie jest, a na pewno nie takim jak Westbrook. Więc nawet bilansując wszystko, co dobrego Westbrook przynosi i co złego, no to wiadomo, że bez niego drużyna jest dużo gorsza niż z nim. Natomiast trzeba by z niego wydobyć to, co najlepsze. Problem pojawia się z obsadą pozycji numer 2, bo tutaj kandydatów jest kilku, jak chociażby Alex Abrines, natomiast wydaje mi się, i mam nadzieję też, że tak będzie, że tegoroczny debiutant Hamidou Diallo dzięki swoim ostatnim meczom w preseason może wywalczyć sobie miejsce obok Westbrooka. Ma naprawdę solidny rzut za 3 punkty, nieźle wjeżdża pod kosz, dobrze broni przy tym wszystkim, więc fajnie by było, gdyby ten Diallo rzeczywiście znalazł swoje minuty w rotacji, żeby to on był zawodnikiem w pierwszej piątce, bo to jest też zawodnik przyszłościowy dla tej drużyny, więc pod tym kątem by się to na pewno przydało. Numerem 3 zdecydowanie jest tutaj Dennis Schroeder. On będzie pierwszym zmiennikiem Westbrooka, to on będzie też często, myślę, grał obok Westbrooka, co będzie zabójstwem dla spacingu tej drużyny, bo Westbrook w poprzednim sezonie trafił 28% trójek, a Schroeder 29%, więc to są bardzo słabe wyniki jak na zawodników obwodowych. Oczywiście Schroeder ma mnóstwo innych argumentów po swojej stronie, jak chociażby świetne wjazdy pod kosz, jak naprawdę niezły przegląd pola i znajdowanie zawodników na wolnych pozycjach, więc on tym będzie równoważył, albo starał się przynajmniej równoważyć te swoje ułomności pod kątem rzucania. Natomiast no to też może być w pewnym momencie problem, bo Schroeder był w poprzednim sezonie już niecierpliwy. Gdy musiał tankować razem z Atlantą Hawks, to już mu się to nie podobało. Już chciał odejść z tej drużyny jak najszybciej. Więc myślę, że jeżeli on ma taką ambicję, żeby nie grać w drużynie, która przegrywa, to równie dobrze ma ambicję wyższą niż bycie tylko zmiennikiem. Nawet Russella Westbrooka, ale coś więcej niż zmiennik. Nie wiem, może Billy Donovan postawi ich obu w pierwszej piątce. Istnieje taka ewentualność. Natomiast no, ja bym za tym nie optował. Kto dalej za Schroederem? Zresztą mamy taki, jak się okazuje, europejski duet rezerwowych, bo Schroeder reprezentant Niemiec, natomiast Alex Abrines reprezentant Hiszpanii. No i te poprzednie sezony pokazywały, że im częściej Thunder grali z Abrinesem w składzie, tym lepiej wyglądali w ofensywie, bo Abrines przede wszystkim dobrze rzuca za 3 punkty. To jest wysoka skuteczność, blisko 40%, i to jest zawodnik, który po prostu wie, co robić. On jest ułożony taktycznie przez grę w Europie, to on jest może nie jakoś specjalnie atletyczny, ale też tego nie potrzebuje za bardzo. On po prostu wchodzi na boisko, stara się w obronie, naprawdę nieźle walczy. W ataku biega po tych skrzydłach, znajduje sobie pozycję do rzutów za 3 punkty i na tym bazuje. Nic więcej nie potrzeba dla tego gracza. Numerem 5 już wam mówię, sekundę, może sobie podświetlić. Terence Ferguson, o którym za dużo nie wiem, no ale to jest zawodnik, który też dostawał minuty jakieś w trakcie preseason, no i być może dostanie je też w trakcie sezonu zasadniczego. No i numer 6, mój robieniec, ponczuś, Raymond Felton, zawodnik, który wciąż nie jestem w stanie zrozumieć, jak się utrzymuje w NBA, ale to robi. Wciąż ma nadwagę, wciąż śmiesznie biega trochę jak kaczka, ale robi swoje, tak? Jest dobrym, solidnym zmiennikiem, który zapewnia tam odpowiednią ilość punktów i asyst, więc nie jest wcale taki jeszcze najgorszy. I wydaje się, że mimo, że będzie trzecim rozgrywającym w drużynie, to swoje minuty w jakiś sposób znajdzie. Jeśli chodzi o ocenę całej formacji obwodowej, no to tutaj no ze względu na to, że jest Westbrook, który gwarantuje po prostu bardzo wysoki poziom, to jest to 4 z plusem. Wiadomo, że gdyby się udało wzmocnić jeszcze bardziej pozycję numer 2, to gdyby Hamidou Diallo wypalił naprawdę na tej pozycji, to moglibyśmy mówić o czymś więcej. Ok, czas na skrzydłowych. No i tutaj mamy tą niespodziankę, o której mówiłem. Mianowicie rok temu
Oklahoma City Thunder zaryzykowali, robiąc wymianę, w której oddali Victora Oladipo, a pozyskali Paula George'a. Oczywiście tam jeszcze były jakieś inne elementy tej układanki, natomiast to była główna jej oś. No i wiadomo było, że jest to ryzyko o tyle, że Paul George ma przed sobą ostatni rok kontraktu i będzie wolnym agentem w poprzednie lato. Mówiło się o jego powrocie do Los Angeles Lakers, znaczy o powrocie do Los Angeles, bo on z Kalifornii jest. Natomiast Paul George zdecydował się wybrać Oklahoma City i został w Thunder. Wiele osób było tym zaskoczonych, ja również. No ale z drugiej strony, jak tak przeanalizować poprzednie lata gry Paula George'a w Indianie, jak przeanalizować to, na jakiego człowieka jest kreowany, jakiego sam się kreuje, jest raczej poukładanym człowiekiem, z tego co widać jest raczej lojalny, więc te argumenty, te jego cechy tak naprawdę pozwalały myśleć przynajmniej o tym, że Thunder nie są bez szans. No i też dobrze sam Presti trafił. Paul George został w drużynie. No i dalej będzie jej ważnym elementem. W tej chwili, jeżeli Westbrook nie będzie w stanie grać na początku, no to on będzie liderem tej drużyny. I to wcale nie znaczy, że ta drużyna będzie zła. No bo George już nie raz i nie dwa w Indianie udowodnił, że jako lider się sprawdza. Potrafił tę drużynę przecież zaciągnąć do finału konferencji i napędzić strach o Miami Heat. Więc czemu nie tutaj? Problem pojawia się z obsadą drugiej pozycji skrzydłowego. Wstępnie oczywiście miał to być Andre Robertson, czyli najlepszy defensor w Oklahoma City, ale niestety rehabilitacja po kontuzji z poprzedniego sezonu się przedłużyła. Doszło do jakichś komplikacji i Robertson wypada na pierwsze 2 miesiące sezonu, w związku z czym Billy Donovan musi poszukać sobie innego zawodnika na tą pozycję. No i jak pokazuje preseason, jeżeli nim miałbym się kierować, no to tutaj partnerem George'a będzie Patrick Patterson. Zawodnik już doświadczony, który ma za sobą lata gry chociażby w Sacramento Kings czy w Toronto Raptors, a który zawiódł w poprzednim sezonie, bo zdecydowanie więcej się po nim spodziewano w Oklahomie. On miał trochę problemów zdrowotnych, przez co nie grał na swoim normalnym poziomie, ale mimo wszystko ja spodziewałem się czegoś więcej po Patricku Pattersonie, więc teraz ma szansę, żeby odbudować to zaufanie nie tylko moje, ale też kibiców i trenera, no i zdecydowanie poprawić swoje notowania. Jeśli chodzi o zmienników, no to mamy tutaj Jeremiego Granta, a w dalszej kolejności Timote Luwawu-Cabarrota. Jeremy Grant ma za sobą jeden pełny sezon już w Oklahoma City Thunder. On wcześniej przyszedł z Philadelphia 76ers. Wydaje się być trochę taką uboższą wersją Serge'a Ibaki, w sensie jest naprawdę niezły w defensywie, potrafi dobrze blokować, bronić własnej obręczy. W ataku ogranicza się tylko i wyłącznie do sytuacji, kiedy jest kierowany przez kolegów z drużyny. Sam jakoś nie siłuje się do gry 1-1. Jego rzut jest dosyć solidny, ale też nie jakoś perfekcyjny, więc tak jak mówię, taka trochę uboższa wersja Serge'a Ibaki, na tyle dobra, żeby grać z ławki rezerwowych. Timote Luwawu-Cabarrot to z kolei zawodnik ściągnięty w lato w ramach wymiany z Philadelphia 76ers, a trójstronna wymiana z Sixers i z Hawks, w której trafił też Dennis Schroeder do Oklahoma City. No i Luwawu-Cabarrot to taki zawodnik na pozycję numer 3, który będzie dużo biegał, ścinał, uciekał za plecy, biegał do kontrataku, natomiast sam sobie nic nie wykreuje, też nie ma zbyt dobrego rzutu. To jest znowu problemem dla spacingu Oklahoma City Thunder, bo oni strzelców takich na wysokiej skuteczności mają naprawdę niewielu. Jest Paul George i jest Alex Abrines, patrząc chociażby po skutecznościach z poprzedniego sezonu. Reszta do poprawy. No i numerem 5, jak już wyzdrowieje, wtedy myślę, że z czasem zacznie przechodzić w górę tego rankingu, jest Andre Robertson, czyli zawodnik, który wiadomo, że nie umie rzucać, chociażby osobistych, już nie jeden i nie dwa filmiki pewnie widzieliście, w których nabijają się wszyscy z tego, jak Andre Robertson rzuca osobiste, ale z kolei jest fantastycznym obrońcą, bo z nim na parkiecie, teraz muszę sięgnąć do swoich notatek, dobrze, że jestem na autostradzie, więc mogę sobie spokojnie prawym pasem jechać, z nim na parkiecie Thunder tracili w poprzednim sezonie tylko 96,4 punktu na 100 posiadań. Jako cała drużyna w całym sezonie to było 104,7, więc to jest ponad 8 punktów mniej na 100 posiadań, kiedy ten zawodnik jest na boisku. A atak wcale tak bardzo nie obrywał z nim na parkiecie, bo to było 106,4, podczas gdy średnia sezonu to 107,6. Także widać, jak wiele tej drużynie daje Andre Robertson i jak bardzo na niego będą czekać w Oklahoma City.
Moja ocena dla tej formacji, no to ze względu na bardzo dobrą grę Paula George'a i możliwy powrót Andre Robertsona, jest to czwóreczka. No i ostatnie gracze oceniani przeze mnie, czyli podkoszowi. Tutaj mamy tylko dwóch graczy, takich, którzy będą się liczyć. Pierwszy to jest Steven Adams, czyli gracz, który już udowodnił swoją przynależność do NBA, swoją wartość. Jest jeden z moich ulubionych graczy, bo on gra bardzo twardo, co pokazał chociażby w poprzednich sezonach. Gra trochę po staremu, bo bliżej, blisko kosza, on nie jest tym środkowym idącym za trendami, który musi rzucać z pół dystansu czy za trzy punkty. On robi swoje, twardo broni obręczy, zbiera piłki, biega do kontrataków, dobrze stawia, znaczy dobrze, zasłony stawia bardzo dobrze, jeśli nie wybitnie. Świetnie roluje do kosza po pikach, więc jest takim graczem i nowoczesnym, i nie, jest nowoczesnym centrem bez rzutu za trzy punkty. O, w ten sposób bym to określił. Natomiast jego zmiennikiem jest zawodnik, który już swoje przeszedł w NBA, chociaż dopiero jest chyba 4 czy 5 lat. Nerlens Noel, który po odejściu z Philadelphia 76ers wiązał duże nadzieje z pobytem w Dallas Mavericks i miał swoje dobre momenty, natomiast poprzedni sezon to już była seria rozczarowań. Został postawiony na nim krzyżyk. Zresztą on sam ten krzyżyk na siebie ściągnął, tak? No, były chociażby takie sytuacje, że Noel w trakcie meczu wychodził, wiedząc, że nie zagra, kupował sobie chyba hot dogi. Przez to go nie było na przykład na after the rock, bo nie zdążył wrócić na start trzeciej kwarty. Więc to on sam mocno przyłożył cegiełkę do tego, gdzie w tej chwili się znajduje i jakie ma szanse na swoją dalszą karierę. Natomiast dla niego jest to opcja odbudowania się w Oklahoma City. On podpisał kontrakt, z tego co kojarzę, tak 1+1 z opcją zawodnika na przyszłe rozgrywki. Więc jeżeli będzie w stanie udowodnić swoją wartość już w tym sezonie, to myślę, że spróbuje powalczyć o wyższy kontrakt gdzieś indziej, większe minuty. Moja ocena tej pozycji, no to 3 z plusem, ze względu na to, że nie jestem pewny do końca tego Noela. Gdybym był go pewny i wiedział, że będzie dostarczał to, o czym wszyscy myślimy, że powinien, no to wtedy by była 4, a tak to nie, wtedy tylko 3 z plusem. No i na koniec bilans ofensywy, defensywy. Tak jak wspomniałem wcześniej, Thunder byli na 10 miejscu i w ataku, i w obronie w poprzednim sezonie. Jeśli chodzi o tempo, to idealnie środek ligi, bo 16 tempo. Natomiast wydaje mi się, że tam jest potencjał na większe granie. Tylko gdyby udało się trochę zatrzymać głowę Russella Westbrooka, zatrzymać jego nogi, żeby to wszystko, tej prędkości było troszkę mniej, to wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. Takie jest moje odczucie. Ok, dzięki za wysłuchanie. Jak zwykle zapraszam Was do zadawania pytań, bo też nie zawsze pamiętam, żeby to powiedzieć pod koniec podcastu. Pytajcie, wrzucajcie swoje informacje, swoje oceny może, no żebyśmy mogli też więcej podyskutować. To tyle na razie. Do usłyszenia. Piotrek Zarychta.